Siemanko ludzie, z tej strony Grypsio, witam was w kolejnym odcinku z YouTubers Live. Tydym, tydym, tydym. Ruszamy, słuchajcie, jemy sobie tutaj trochę. Musimy na pewno nią tutaj zrobić parę video, bo jakby nie było, to nam się przyda. No zresztą musimy troszeczkę hajsu zarobić, bo trzeba ulepszyć naszego kompa do końca. Tutaj banany już żeśmy ogarnęli, więc może to disco byśmy teraz dziabnęli. Aha, ja teraz nie zjem, bo ona tutaj ma zrobić, okej. Okay. Nie ma sprawy. Czy ja mogę tutaj coś nowego? Nie. Ale na pewno kompa zrobiłem, a trzeba jeszcze podzespoły kupić. Więc tak trochę słabo. Ale chociaż komp jest, słuchajcie, nowy. Chociaż tyle. Zawsze to coś. Zjedz sobie w takim razie, przyjacielu, bo widzę, że nie mogłeś sobie zjeść przed chwilą. Więc taka sytuacja. Kontynuuj sobie może kurs. Na pewno ten kurs, słuchajcie, nam się tutaj przyda. Generalnie widzę, że jej banan zarobił dużo więcej jak mój banan, więc to jest jakby nie było trochę słabe. Wolałbym, żeby to właśnie mój banan zarabiał więcej. Chociaż ten generalnie powiedzenie słowo banan jest tutaj takie trochę niefortunne. Ogólnie mamy wrzucić... Aha, currently monthly tutaj to nie, ale monthly goals mamy tak. 200 tysięcy viewsów zrobić i 10 tysięcy subów. Okej, nie ma sprawy, ten VIP card, dalej nie wiem, o co chodzi z tym VIP card. No jest exclusive access to important events, okej. Mamy, że tak powiem, wejście na ważne imprezy. No dobra, ale my mamy dostać to zaproszenie, czy sami je wygenerować, że tak powiem? No kupić, nie wiem, zadzwonić do kogoś, powiedzieć: hej, ziomek, czy mógłbym się zabrać z tobą na jakąś imprę, bo no potrzebuję mieć VIP karda? No nie wiem, tak szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia, o co chodzi. I generalnie zobacz, replace... 1800 za replaysa on chce? Pusto w głowie. Aha. Musisz zapłacić twoje miesięczne rachunki. Super. Ale dopiero co je zapłaciłem, więc ciąg się. Jestem w szoku. Network event. No nie wiem, czy ten network event mi tutaj da to wejście na ten VIP-owskie, tak szczerze powiedziawszy. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam, słuchajcie, bladego pojęcia, czy to nam cokolwiek da, czy nie. Kurs mi się zbugował, więc to nie jest w tym momencie ważne. Idziemy shopping, na szybko. Shopping Queen, Zabrze. No albo nie Zabrze, ewentualnie, nie wiem. Jakieś Katowice, Kraków, whatever. Generalnie Shopping Queen. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Gdzie są... Co jest? Nie możemy kupić ciuchów. W tym momencie jest niedostępny. Super, bardzo fajnie. Dobra, masz, zapłacę ci, gąsie. Kupię sobie to, wiatraczek, to i niech se będzie. I zawsze coś kupiłem, słuchajcie, do domu i nie ma żadnego problemu. Dobra, pokaż rezulty. No 56% interesa, żadnych rekordów nowych nie było. No trochę słabo, mogłyby być jakieś rekordy, fajnie by było przynajmniej. Ale nie będę od niej wymagał niesamowicie, wiecie... Niesamowicie dużo rzeczy, bo tak naprawdę ona nie jest w stanie mi tu w większości rzeczy dogodzić, więc no jakby nie było, trochę Lipton. Nie ma co od niej wymagać, wiecie, nie wiem, jakiegoś posłuszeństwa tam niesamowitego, muszę z nią pogadać w ogóle, bo jak ze mnie będę gadał, to ona w końcu mnie kopnie w dupę, powie: ej, ziomek, ja nie będę tutaj pracować w takich warunkach, więc albo mi zapłacisz solidnie, hajsy, grube hajsy, albo się goń. Generalnie chciałbym upgrade'a zrobić, tutaj jakieś pierdoły nam przyjdą, więc to mnie akurat nie interesuje w tym momencie. Tak, open, jakiś wiatraczek, wentylatorek, o, nawet na jedynkę wszedł, jestem w szoku. A, tu się uploaduje wideo, super. Dobra, zaploadowało się, więc myślę, że już możesz upgrade'a robić normalnie, nie? Bez problemu większego. To mamy, tutaj nie mamy klawiaturki na pewno. Ale oprócz klawiaturki chciałbym na pewno webcama kupić. No i za bardzo nie mamy tutaj na nic więcej hajsu. Chyba myszkę jeszcze kupimy. Tak, myszkę jeszcze kupimy, więc nie ma w sumie tragedii. Po trochę, ale będziemy, wiecie, tak sobie kupować. Nie ma tutaj większej tragedii. Ważne, żeby był hajs, słuchajcie. Ważne, żeby się hajs zgadzał. Reszta to tam jest na drugi tor, powiedzmy, sobie to odstawimy. Bo jak mi się pod koniec miesiąca hajs nie będzie zgadzał, to jest opcja, że to przegram. Jest taka opcja, słuchajcie. Mimo wszystko, że... to jest mało prawdopodobne, żeby w tej grze przegrać, żeby był game over, to jednak jest taka opcja. A, no nie zdążyłem, dobra, trudno. Cool, greetings na sam początek. Sarcastic comment, no nic innego mi tutaj nie podpasuje niestety.
Trolling Critic, myślę. Angry Scream to w następnym, no jak się trafi w ogóle taki. Bo to też może się nie trafić. Off Topic Comment, no te strzałkowane, czyli te przejścia w ogóle tutaj nie wychodzą. Angry Scream, no teraz dopiero Philosophic Comment się pojawił, ale tak naprawdę nie będę go już w stanie użyć. I jestem tego pewien. Murderous Look, chociaż? Nie, chyba nie, chyba jednak się, słuchajcie, nie uda. Tak, Happy Expression, no tak, żeby to pasowało tak naprawdę, to mogę to tak zrobić, bo jeżeli inaczej to zrobię, to nie będzie pasowało. Murderous Look, no i jeszcze 6, czyli Funny Comment mogę sobie tutaj dorzucić, bo tak naprawdę nic innego mi nie pozostaje. Dobra, no i next. Dobra, przyszły części do kompa. Jest bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Okej, zobaczymy, ile czasu się to będzie renderowało generalnie. Może tak? Aha. Tak. I tu już nie bardzo jest, jak to pogodzić. No lipa, trochę, słuchajcie, lipa. Trochę lipa, może tak. To i te, bo i tak będzie jeden czerwony i tak, więc tu nie ma większego znaczenia, jak to ułożymy. Chyba tak, słuchajcie. Nie mam jeszcze żadnego programu do renderingu i jak widzicie, rendering pointsów mi zostało w pizdu i jeszcze trochę. Więc jakby nie było, trzeba by było to tutaj ogarnąć. Koleżanko z Show Results, to na pewno. I wrzucaj filmik. No i następne, chociaż nie, może sobie pogadamy z nią w końcu, a jednak nie, bo idziemy na imprezkę, słuchajcie. Idziemy na prezentację, więc zobaczymy, co tam ciekawego nam powiedzą koledzy. Aha, i generalnie przyszła nam kolejna część do komputera, czyli kamerka w tym momencie chyba. No i zobaczymy, no. Primal Octopus 3000, czyli Far Cry Primal chyba inaczej. Tak mi się wydaje przynajmniej. A nie, bo to na PSP, to nie wiem, na PSP to nie mam pojęcia, jakie mogą być gry tak naprawdę. Czy generalnie większość tytułów się na pewno powtarza, ale jest też parę tytułów unikatowych, tak jak na przykład na PlayStation Uncharted, czy tam na Xboxa takie typowo konsolowe. Ja jestem w szoku. No ale dobra, previewsy, nie interesuje mnie, czy on ma score'a good czy bad. Ważne, jakie będzie miał zainteresowanie w dniu premiery. Jeżeli będzie miał bardzo duże, no to wtedy będzie super. Aha. Możesz o to zapytać, jak będziesz dzwonił do naszego biura. Super, fajnie. Będę generalnie dzwonił na przykład do EA. Hello, ziomki. Za ile będziecie mieć FIFA 17? Ile to będzie kosztowało? Przecież, kurde, preordery są wszędzie. Tym bardziej, że on powiedział, że będzie to kosztowało tam 50 chyba czy 60 dolców. Więc, kurde, bez sensu, totalnie. Nie czaję. Konkretnie, no chyba, że mój angielski jest już tak bad, że po prostu nie doczytałem dobrze. Dziękuję, możesz już iść. Fajnie, dzięki. No i co, zrobiliśmy ten event dla Machinimy i raczej szczerze wam powiem, że wątpię, żeby nam zaliczyło właśnie VIP karta. Dlatego się dziwię, o co kaman w ogóle? No nie, tu są same filmy, więc nawet gdyby to jest nie bardzo. Myszka nowa przyszła. Oj. O kurde. To teraz poszła na minus, słuchajcie. To teraz poszła na minus ostro. Ale i tak zarabia więcej jak my. Więc to mnie trochę martwi. Powiem wam szczerze. No, walkthrough z disco możemy zrobić jeszcze, ale szczerze powiedziawszy, chyba nie będzie to zbyt dobre. Okej, tu już nam 360 się wbiło. Mikrofon trzeba nowy też kupić, więc taka sytuacja. Disco, walk 1 i jazda. Natomiast ja to bym chciał sobie pójść spać. To zdecydowanie, słuchajcie, bo... No, mój gryfciu jest tak zmęczony, że to jest po prostu hardcore. Dobra, i zjedz sobie zaraz coś po tym. Ona oczywiście to sobie wyrenderuje spokojnie, wiecie, tam będzie się bawić. Ja sobie posiedzę. Generalnie zobaczmy na ten monitor, słuchajcie, bo to jest bardzo ciekawe. Tu jest Batman, czy mi się tylko wydawało? Batman, a ten drugi to kto? To jest na bank, słuchajcie, Batman, ten gościu tutaj. Ten drugi to byłby Robin, ale szczerze jakoś nie przypomina za bardzo Robina. Jestem ciekaw. Dobra, jest jakiś network event. No okej, co tam macie? Turbo Bingo na Zboxa, niech będzie. Może mnie zaproszą wtedy, słuchajcie, jak będę tak robił te, wiecie, te eventy takie od nich, to może mnie zaproszą na tą lepszą, że tak powiem. Nie tyle lepszą, co po prostu zaproszą mnie na VIP-owskie.
Jestem ciekaw, jestem naprawdę ciekaw, czy to tak działa mniej więcej, że jak będę przyjmował, to mnie zaproszą na VIP-owskie, czy po prostu ja mam jakoś samo to VIP-owskie zawalczyć. No dalej nie mogę, słuchajcie. Ale dlaczego? Nie mam pojęcia. Nowy cellphone jest. O, iPhone jest. Dobra, to ja sobie kupię iPhone'a. Na pewno się iPhone nam przyda. Mimo, że mam mało hajsu, to iPhone to jednak, słuchajcie, iPhone. No, $900 to nie jest w sumie dużo. Przynajmniej nie w grze. Bo normalnie to jednak trochę jest. Dobra, disco. Na pewno walkthrough 1 jest. To walkthrough 2. Dobra, tutaj. Nie, no może na tym w takim razie teraz. Disco walk 2. Niech ona sobie tutaj robi. My może pójdziemy w tym czasie na górę to samo nagrać. Bo tak naprawdę, chociaż może coś innego. O la la, ale wszystko poleciało na pysk, słuchajcie. Tylko ten banan został. To może jakiegoś gameplaya z tego banana ciśniemy w takim razie. No nic innego nam chyba nie pozostaje. Banan. Banan game 4 to chyba było. Więc niech tak się stanie, słuchajcie. Że tego banana tutaj dziobniemy ekskluzywa. Bo tak szczerze powiedziawszy, to trochę słabo. Słabo, słabissimo bym powiedział. No dobra, tak, jest zajęta, okej, okay, no nie ma sprawy. To kontynuuj sobie przez chwilę kurs, on akurat skończy, to ty się ruszysz. Taka sytuacja. Myślałem, że to będzie akurat, że jedno będzie na PC, drugie na tego, ale no niestety wyszło inaczej. Dobra, weźmy jakiegoś hashtaga może. Coś dostałem. A, iPhone'a dostałem, super, bardzo mi się to podoba. Mogę sprzedać. No niekoniecznie bym chciał sprzedawać, ale okej. Okay. To skończysz ziomowa tutaj grać, czy co? O, super. Dobra, rób wideo. Bo ja się trochę już zmęczyłem w tym czasie. No ale ona musi, no. No musi sobie trochę dłużej pograć niż ja, bo ja to tak, wiecie. Wchodzę i tak. Tu 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 i koniec. A ona tak. Tu 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 tu. I mniej więcej tak to wygląda. Egoistical comment to na pewno się przyda. Ze względu na to, że performance dużo skoczy. Singing Critic myślę. Singing Comment być może w następnym, chyba że coś lepszego. Casual Critic wskoczył, fajnie, bardzo mi się to podoba. I jeszcze razy dwa, czyli 16 skryptów. Bardzo fajnie to wyszło, naprawdę. No myślałem, że... No nawet nie zauważyłem, słuchajcie, tego, tak naprawdę zrobiłem to na ślepo. Ale to może i dobrze, bo tak naprawdę jakbym się nad tym zastanowił, to pewnie wziąłbym coś innego. I to by wyszła taka lipa. Happy Expression do tego. No szczerze powiedziawszy, te ostatnie to nietrafione trochę, no ale trudno. Jest jak jest. Dobra, teraz posklejać to jakoś ładnie. No i tu się zaczynają, słuchajcie, schody, bo posklejać ładnie, no to jest problem. Tak, może. Nie no, szczerze to lipa totalna. Może coś takiego? Ale to ostatnie mi tu pasuje jak dziwce majtki. Chyba, że przerzucę je tu i nie ma tragedii większej. Dobra, to niech się zrobi. Koleżanko, pokaż rezulty. Jeszcze chyba nigdy jej filmu nie odrzuciłem. Video editing ma na 57 levelu. Ulala, przyjaciółko. Przyjaciółko, nie ma opcji. Musisz iść na jakiś kurs video editingu, bo jesteś chujowa. Znaczy, chujowa to w sumie mało powiedziane. To jest po prostu masakra, jak ona jest słaba z tego video editingu. Jestem w szoku. Oj, mamy tego iPhone'a teraz. Już fajnie wygląda, naprawdę fajnie. W porównaniu do tamtego to zdecydowanie lepiej. Turbo Bingo na Zboxa, ok. Będziemy kopać w piaskownicy. Ambitnie, ambitna gra, zdecydowanie ambitna produkcja. Myślę, że na pewno by się to przyjęło w Polsce. Zarobiłoby miliony, prawie jak Wiedźmin Trójka. Tak stawiam, no na pewno. Na pewno byłby zdecydowanie duży odbiór u dzieci w piaskownicy. Dzieci zamiast, wiecie, do piaskownicy by szły, to by sobie siedziały przy kąpie i tak wirtualną rzeczywistością by kopały w biurku, w dziurę. Aż by się dokopały do Czech. Jestem w szoku, słuchajcie, co tu za gry wypuszczają, ale to jest całkiem inna sprawa. Dobra, mogę już wychodzić? Dobra, są oklaski, więc I'm leaving. Bardzo mi się to podoba, że I'm leaving, bo szczerze powiedziawszy, to siedzenie na tych prezentacjach jest chyba jedną z najnudniejszych części w tej grze. Bo tak naprawdę nic ciekawego tutaj nie ma. No oprócz tego, że możemy się zapozować dla prasy. I to jest bardzo fajne. I możemy wrócić sobie do domu. Co też jest bardzo fajne. Zobaczmy, troszeczkę ekspośmy dostali. Jakieś 25% mniej więcej, czy 20% dostajemy. Bouncer nas nie wygania, więc no już jest naprawdę spoko. Tylko czekać, aż on nas będzie po stopach całował. O! Aha.
Okej. Okay. Mogę sobie selfie trzepnąć. Jestem w szoku. Ale naprawdę mogę sobie selfie trzepnąć. Siup. Okej. Okay. Tak, jest enough good, może być. Okej. Okay. Czyli robienie sobie selfiaczy dodaje więcej subskrybersów i expa. Okej. Okay. O, mam selfie robić jak chodzę na eventy. Okej. Okay. To mi się bardzo podoba. To mi się naprawdę bardzo podoba. Tak mogę się pobawić. Generalnie chciałbym zrobić make video, ale w związku z tym, że ta popularność tych ostatnich filmów jest tak no, na żenująco niskim poziomie, bym powiedział, to trzeba coś nowego kupić. Ale jak widzę, słuchajcie, co tu się dzieje, to jest po prostu masakra. Top sellersy może jakieś weźmiemy. Jakieś takie gówno. To już mamy. To mamy. Generalnie większość gier widzę, że ja już mam. I to jest ten minus. Trzeba poczekać na jakąś nową premierę. To mamy, nie? To już zaznaczone. No dobra, no to w takim razie kupimy tylko tą jedną gierkę. No nic innego nam nie pozostaje w sumie. Tak siłą rzeczy. Chciałbym już sobie móc kupić ciuchy. Ale widzę, że gra mi dalej nie pozwala. I to jest wielki minus. Totalny wielki minus. Tak, mogę pójść. Nie ma sprawy. Mogę pójść na jakąś imprezkę. Dobra, przyjaciółko, rób filmy, bo to jest bardzo ważne w tym momencie, żebyś mogła tutaj zarobić na mnie, na mój czynsz i na swoją przede wszystkim wypłatę, jakby nie było. Dobra, okej. Flappy Bird 1. Nie interesuje mnie w sumie to, co ona będzie tutaj robić, jak będzie grała, czy będzie grała w ogóle. Ale mnie interesuje tylko zarobek z tego. Tylko w tym momencie zarobek mnie z tego interesuje. Żeby było naprawdę fajnie. Nowy order żeśmy dostali. Oczywiście mamy iść na presentation. No i szczerze te presentation, no to są takie trochę nudnation. Ale jeżeli będą mi pomagać we wbijaniu subów, to robimy wszędzie selfie. Wszędzie. Jestem w kiblu selfie. Jestem w łazience selfie. I takie zdjęcie pytonga. Ale to tak. Omińmy może ten temat. Lepiej o tym nie dyskutować. No ale taka sytuacja. Może pokontynuujmy sobie trochę kurs. No zanim zrobimy te 7 dni, to naprawdę dużo czasu minie. Ale podchodzimy do tematu w taki sposób, że już prawie po 800 dolców zarabiamy. Czy no powyżej nawet 800 dolców zarabiamy za filmy, więc naprawdę jest całkiem spoko. To tak jakby na nasze przeliczyć, to jest jakieś 3000 zł. 3000 seta za film? Kurwa mać. Ile hajsów. Denny. Oczywiście 5% subów w górę. Jakby mogło być inaczej. Za to, że ja nie robię, że tak powiem, filmów dla hajsu. No przecież nie robię. Znaczy w normalnym świecie nie robię. W tej grze oczywiście. Jakby nie było. Nowy videogame i znowu, słuchajcie, coraz więcej mam zaproszeń na prezentację. Zauważcie, że to się tak rozkręca. Na początku nie macie nic, a zaraz ta machinima wam rzuci 3 zaproszenia w jednym momencie. Bo mniej więcej tak to w tym teraz wyglądało. Flappy Bird 2. Mniej więcej tak to w tym momencie wyglądało, że nie mieliśmy zaproszeń, nie mieliśmy, a teraz jedno zaproszenie poszliśmy, 2 zaproszenia, idziemy i co później, 4 zaproszenia dostaniemy? Generalnie wychodzi tak, że jeden event po drugim jest, więc mniej więcej może być dość ciekawie. A ja bym chciał sobie przerwać ten kurs i zupgrade'ować trochę kompa jeszcze. Bo na pewno nie mam kupionego mikrofonu tutaj chociażby, który na pewno mi się przyda w tym momencie. Programu do editingu też nie mam. Headphonesów na pewno nie mam. Mikrofon... No gówniany jest, jakby nie było. Webcam jest, mouse jest, monitor jest, klawiatura jest i CPU jest. Czyli tutaj mamy wszystko, ok. Czyli tu można się pobawić. Tak, co wy tam chcecie? Mam nagrać walkthrough z jakiejś Topsy Turvy Magic na Honey PSP za 540 dolców. Dobra, może być. Może być, nie ma sprawy. Za tyle hajsów to ja mogę. W końcu to 540 dolców, jakby słuchajcie, nie było. 540 dolców drogą, słuchajcie, nie chodzi. To musicie pamiętać, 540 dolców drogą nie chodzi, ale też nie ma co się sprzedawać za hajs.
Posiedzimy tutaj, zobaczymy, co mają nam ciekawego do powiedzenia. Szkoda, że nie mogę sobie teraz zdjęcia zrobić, bo jeszcze mi się woda skończyła. Interesujące, zaprawdę. Okej, okay, attention, skory są good, więc na pewno gra będzie idealna, idealozo, będzie zajebista, bo skory jest good. Tylko że za skora to się płaci, jakby nie było. W tych czasach naprawdę za skora się, słuchajcie, płaci, no. Bo jakby nie było, te wszystkie gry, które wychodzą z tych dużych korporacji, mimo że czasami nie są dobre, ale i tak mają te oceny 5 na 5 czy 10 na 10. Musicie to zauważyć. Jeżeli tego jeszcze nie zauważyliście, to zauważcie to. Tak naprawdę, słuchajcie, jest. A czemu selfiacza nie mogę walnąć w tym momencie, skoro jestem na prezentacji? To jest ciekawe. Chyba że teraz, jak się przejdę, to już będę mógł. Nie, nie mogę. No to jest dziwne. Speedruny mogę. Mogę już speedruny robić. Mogę też first impression robić, więc może to first impression sobie weźmiemy. Bo tak naprawdę w tamte drzewko na dole jeszcze żeśmy nie robili. No mamy coraz więcej, słuchajcie, w tym clothing shopie. Ale tak naprawdę jak chcę do niego iść, to kurde nie mogę. Fuck logic. No ale to wiecie, pominijmy ten temat w ogóle całkowicie. Dobra, dostaliśmy znowu jakiegoś eventa. Zmachinimy. Okej, nie ma sprawy, kolejny. Okej. Dziękujemy za przybycie. Zrobiłeś dobre wrażenie na naszych klientach. No spoko, spoko. Nie ma sprawy. Mam jeszcze jakieś? Jeszcze dwa mam zaproszenia, tu jest jakiś trzeci. No trochę na pewno, słuchajcie, do zrobienia. Trochę na pewno do zrobienia. Ale to już nie w tym odcinku, ponieważ kończymy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych. Na razie, no i cześć! Podobał ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj!